Pierwsza rzecz, ty lśnisz, ty błyszczysz. W twojej energii jest bardzo dużo bieli, takiej perłowej, kryształowej bieli. Ale ta biel, troszkę tak jak bańka mydlana, ona się mieni takimi różnymi kolorami. To jest niesłychanie piękne, bo główny twój kolor cały jest biel, ale ta biel mieni się dosłownie tysiącem barw. I zależnie od tego, co mówisz, co myślisz, to jak taka feria barw, zmieniają się, one tańczą. To jest niesłychane, ale wszystko jest jakby w bieli. Także tu u ciebie to jest niesłychanie piękne. No właśnie miałam się zapytać, a to dobrze? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo z białego wszystko pochodzi. Ty byś mi musiała, Paulinko, jeszcze pooglądać, jak ja się uruchomię, to wtedy nie wiem, czy to ta biel perłowa by... Ale tu nikt z nas nie jest, wiesz, że nie ma wad. Każdy z nas ma wady. Każdy, ty też. Ale po to ci mówię to, co najpiękniejsze, żebyś wiedziała i żebyś w to się wczuwała i to wzmacniała. Po to ci to mówię. Dziękuję. To jest najważniejsze, co jest w tobie najpiękniejsze. To, co jest ciemne, to, co jest jeszcze, nazwijmy, wadą, to jest do uzdrowienia, do przemiany w biel. Tam to jest tylko tymczasowe. I tak podchodź do tego. Jeżeli masz, że na przykład poniosą cię emocje, to kiedy już tak troszkę dojdziesz do siebie, to się wczuj, dlaczego tak zareagowałaś. Wczuj się w swoje serce, tak jakbyś w zwolnionym tempie odtwarzała tą sytuację, co ktoś powiedział, jak ja zareagowałam, ale dlaczego tak zareagowałam, co poczułam, kiedy te słowa padły, a które słowo było zapalnikiem, które spowodowało wybuch. Rozkładasz na czynniki po to, aby wiedzieć i później masz, na przykład, nie wiem, no powiem tak po prostu, jak się mówi, z nieba, z kosmosu. I na przykład, nie wiem, jesteś głupia, tak? I wtedy wiesz, że to słowo jest twoim zapalnikiem, że kiedy ktoś tak to do ciebie powie, to uruchamia w tobie na przykład złość. Dobrze. I wiesz, że to uruchamia złość. Ale co jest pod tą złością? Czyli wczuwasz się w to uczucie złości własnej, wczuwasz się, a co jest pod spodem? Aha, czuję się skrzywdzona. Czuję, że ten ktoś mnie nie kocha. Rozumiesz? I szukasz głębiej, aż dochodzisz do sedna. Tak się to rozkłada. I wtedy wiesz, co z czego wynika i wtedy wiesz, co uzdrowić. Bo kiedy wiesz, że na przykład, kiedy ktoś tak ci mówi, czujesz się niekochana, to wystarczy, że uzdrowisz w sobie to uczucie. Nie, że będziesz walczyć z tym słowem, bo to nie ma sensu. Ono jest tylko wyznacznikiem czegoś. Sednem jest zawsze emocja, co czujesz. Aha, czyli ja muszę się czuć kochana niezależnie od tego, co ktoś powie. Jeżeli ktoś mi powie tak czy inaczej, to nie zmienia postaci rzeczy, że ja siebie kocham. Czyli to, że ja tak reaguję, wskazuje na to, że za mało kocham siebie. Tak? I w ten sposób rozkładasz. Jak ty powiedziałaś kilkukrotnie, że czasem strasznie trudno stanąć przed lustrem i powiedzieć, kocham cię. Tak. To naprawdę tak jest. Wiem o tym. Wiem o tym. Wiem o tym, że tak jest i... No, ale wtedy dajesz takiego powera, że nic, staję przed największym lustrem w domu, gdzie widać całą sylwetkę i kocham cię. Tak. I patrz sobie w oczy. Kiedy to mówisz, patrz sobie w oczy. Kiedy będziesz patrzeć sobie w oczy
nagle poczujesz, tak jakbyś się zatapiała, tak jakby do środka siebie. Poczujesz to. Tak jakbyś wchodziła do środka siebie. I nagle, patrząc tylko w oczy, będziesz sięgać do wszystkich swoich uczuć, do wszystkich swoich emocji. Sięgniesz do wszystkiego. I nie blokuj tego. Jeżeli będziesz chciała płakać, płacz. Rozumiesz? Nie blokuj tego, co wypływa, bo po to to uruchamia, żeby to wyszło. Żeby to poczuć. Żeby to też uzdrowić. I zawsze wszystko, co robisz, napełniasz miłością, czyli prosisz źródło o napełnienie miłością, ale możesz zrobić inaczej. Na przykład staję, tak, przed lustrem, patrzę sobie w oczy, chwilę patrzę, oddycham. Kocham Cię. Kocham Cię całym sercem. Kocham Cię całą duszą. Kocham Cię całą świadomością. Proszę, najczystsze źródło światła miłości, o napełnienie mnie. Mnie całej, taką jaką jestem, najczystszą energią miłości. Tą najbardziej doskonałą, czystą, pełną najczystszej, bezwarunkowej miłości, abym przejawiła to w sobie, abym przejawiła to na zewnątrz, aby wypełniło to całą moją istotę na każdej warstwie, na każdym poziomie. Pragnę przejawiać tą miłość do siebie, bo wiem, że od siebie muszę zacząć. Proszę Cię, prowadź mnie. Prowadź mnie, jak mam to robić. Wiem, że jestem w stanie to zrobić, bo skoro z samego źródła wyszłam, to jestem tą miłością i ona jest we mnie. Wybaczam sobie wszystkie moje wady, wszystkie moje potknięcia. Wybaczam sobie wszystko, co zaistniało, wszystko, co mi się nie udało. I tak jestem cudowną istotą. I tak jestem doskonałą istotą. Doskonałą z poziomu źródła. I tu teraz moją świadomością będę kierowała, aby uzdrowić w sobie wszystko to, co wymaga uzdrowienia. Wszystko to, co woła o pomoc. Czyli tak naprawdę, że ja wołam o pomoc. Że ja wołam miłości, bo czuję się samotna, bo czuję się skrzywdzona, bo czuję się niekochana czy nieakceptowana. Ale wiem, że to są pozory tej rzeczywistości, bo wiem, że będąc w źródle, byłam w absolutnej miłości, więc ona jest we mnie, tylko zapomniałam o tym, więc teraz chcę sobie to przypomnieć i proszę Cię, najczystsze źródło, światło miłości, proszę Cię z całej duszy, przypomnij mi to. Duszo moja ukochana, przypomnij mi to. Świadomość, przypomnij mi to. Jestem na to gotowa. Tak tego teraz chcę. I niech tak się stanie. I tak możesz właśnie stawać i do siebie mówić, budować siebie. Z jednej strony, kiedy coś wychodzi złego, uzdrawiać to w sobie, szukać przyczyny i z drugiej budować siebie. To jest Twoje zadanie.
Nie jest twoim zadaniem umartwiać się. Tak, zmartwienia tu jeszcze są, bo są problemy życiowe. Ale kiedy ty będziesz w środku, wewnątrz, w miłości absolutnej, to inaczej będziesz przechodzić też te problemy. One też zaczną w innej formie przechodzić, bo nie będziesz potrzebował już pewnych rzeczy doświadczyć. Dlatego warto to robić. Warto jak najczęściej. Czy jednego dnia zrobisz to 5 minut, drugiego 15, to jest twoja sprawa. Poza tym rozmawiaj ze sobą. Patrz na sobie w oczy, jeżeli coś wyjdzie, porozmawiaj ze sobą. To, co czujesz, jeżeli czujesz jakieś, nie wiem, jakaś sytuacja wyszła stresowa i potrzebujesz po prostu coś powiedzieć, bo czujesz w środku, to powiedz to do siebie. A zobaczysz, że zaczniesz czuć odpowiedzi, co powinnaś zrobić. To przyjdzie, tylko otwórz się na to. To niby są banalne rzeczy, ktoś powie niepozorne, ale one są niesłychanie ważne. Bo kiedy ty zmienisz siebie, uzdrowisz siebie, wszystko zacznie się zmieniać. Zobaczysz. Ja mam pytanie, czy ten fragment, czy mogłabym opublikować? Dobrze.